sam sposób. Ci, którzy marzą nocą w zakurzonych zakamarkach umysłu, budzą się za dnia, by odkryć marność tych snów. Lecz marzyciele dnia są niebezpieczni, gdyż mogą śnić z otwartymi oczami, by ten sen ziścić. To moje dzieło. Ręce do góry. Dobrze się bawisz, Kater? No, boki zrywam. Ciepłe powitanie. Są czyści. Najmocniej przepraszam. Ostrożności nigdy za wiele. Pan Talbot, jak rozumiem. Panie Sullivan i panie Drake. Zgadza się. Masz go? Najpierw zobaczmy pieniądze. Kater. Oto one. Proszę pokazać. Muszę potwierdzić autentyczność. Oczywiście. Srebro. XVI wiek, styl elżbietański, wyryte motto Sir Francisa Drake'a. Cóż, wygląda na oryginalny. Oczywiście, że tak. Proszę powiedzieć, jak go panowie zdobyli? Czy to ważne? Mój klient będzie zadowolony. Hej, momencik. Sali, to fałszywki. Zapewniam pana, panie Drake. O, masz rację. Te fałszywki jeszcze śmierdzą tuszem. Co ty u licha kombinujesz? Może to was trzeba o to zapytać. Jaja sobie robisz? Oferta nieaktualna. A ty, powiedz swojemu klientowi, że skrewiłeś. Chodź, Nate, zwijamy się. Przeceniacie, panowie, swoje możliwości. Proszę dać mi pierścień, zabrać walizkę i wyjść jak dżentelmeni. Póki jeszcze możecie. Rób, co pan mówi, synku. Jesteś złodziejem. No proszę, i kto to mówi? Ups. Mocny tylko w gębie, cwaniak. Ej, wystarczy. Prawda, dziadku? Nie? Leżeć. Witaj, Wiktorze. Kate. Widzę, że zamieszkałeś w rynsztoku ze swoim podopiecznym. Masz bardzo dziwne upodobania, jak na swój wiek. Wiedziałem, że to twoja sprawka. Oj, uważaj, bo się rozpuścisz. Pyska, ty z ciebie gówniarz.
Nie znasz strachu. Bardzo ciekawe, czego naprawdę się boisz. Ani kul, ani krwi, ani połamanych kości. Nie. Ciebie to podnieca. Prawda? Oszukasz śmierć. Czy nie? Nie. Spokojnie, Sullivan. Nie zrobię pańskiemu koledze krzywdy. Chcę tylko odzyskać swoją własność. Oddawaj to. Cutter! Boże, drogi. Zamknij się! Ty głupcze! Nie ma za co, wasza wysokość. Pani Marlowe, proszę wsiadać do samochodu. No nie, chyba nie żałujecie tych dupków. Co? ¡Ratita callejera! ¡Suéltame! Su clase de gente no es bienvenida aquí. Chyba mamy trochę wolnego czasu. Mam pomysł. Tu niedaleko jest fajna knajpka. Słuchamy, viejo! Spróbujmy jeszcze raz. Puszczaj mnie! A, tak sądziłem. Tylko nie próbuj uciekać. Daleko masz do domu, synku? Nie mów tak do mnie. Rodzice na pewno się martwią. Nie, nie sądzę. Dobra, nie pytam. To była niezła akcja. Masz smykałkę. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, dziadku. Hej, nie mów tak do mnie! Tylko brakuje ci techniki. Dokładnie widać, co robisz. Odbiło ci. Tak? Śledzisz mnie po całym mieście. Pewnie myślałeś, że łatwo mnie obrobisz. Ale kiepsko wybrałeś, mój chłopcze. Co? Mój portfel. Dobra. W takim razie wezwiemy policję. Proszę bardzo. Tylko...
Pewnie spytają, czemu turysta w średnim wieku łazi po zaułkach za dziećmi. Niezłe z ciebie, ziółko, naprawdę. Po prostu umiem o siebie zadbać. A poza tym, sądzę, że przepadasz za glinami tak samo jak ja. Racja. Młody. Portfel. Próbowałem. No jasne. Dokładnie widać, co robię, tak? Niech to dzieciaku. A kogoż to mamy, Wiktorze? Smarkatego szczeniaka, który zwinął ci portfel. Dalej, chłopcze, nie masz szans. Oddaj go. A teraz pierścień. Pierścień? Katrin! Za kogo ty się masz, szczeniaku? Jesteś tylko parszywym żebrakiem. Nikim więcej. Nie godzi się, żebyś dotykał tych przedmiotów. Co ty wyprawiasz do licha? To przecież dzieciak! Łapać go!